Cześć, tutaj Radek Walecki z blogu operatorze.cnc.pl. A dzisiaj sobie omówimy obróbkę płyty z rysunku, który tutaj przygotowałem. Rysunek dosyć prosty. Mamy do wykonania 4 otwory 20H7. Długość płyty 100 na 75 szerokości, grubość 50. I do wykonania dwie kieszenie, jedna 20 głęboko, druga na 40. Ale sobie podzielimy może samo wielcenie tutaj tych otworów na dwa różne sposoby, na dwa różne podejścia i zrobimy sobie w osobnym programie tutaj to frezowanie tych kieszeni. No dobra, zatem zacznijmy. Jesteśmy w symulatorze, przechodzimy do programowania. Stwórzmy sobie nowy folder. Zrobimy sobie kurs 1. Okay. Tworzymy nowy plik, nazwijmy go 20H7.h w milimetrach. No i przygotujmy sobie, narysujmy sobie przygotówkę. Wybieramy tutaj, że punkt zerowy ustaliłem tutaj w tym punkcie, tutaj lewy dolny róg, to wpisujemy sobie tutaj w pierwszej części platformy 0, w Y również 0 i w Z, jako że mamy grubość płyty 50, wpisujemy minus 50. Druga część, szerokość płyty, czyli 100, 75 długości i punkt zerowy na samej górze, czyli 0. Zacznijmy może od takiego scenariusza, gdzie będziemy robić to w taki tradycyjny sposób. Będziemy robić nawielcenie, wielcenie wstępne, na przykład od wielkłem Fi10, później wielkłem 19,7. I na koniec rozwiel taki. Więc sobie przejdźmy w tabelę narzędzi. Tutaj mam już przygotowane narzędzia. Mamy tak. Przygotowany na wiertak. Długość jest mało istotne. Mamy promień 1, czyli będziemy mieli średnicę 2. Wiertło Fi10, długość 70, ze względu na to, że płyta ma 50, powinien wystarczyć. Promień 5, bo mamy średnicę 10. Wiertło 19,7, czyli promień 9,85 i rozwiertak 20H7, promień 10. Przejdźmy zatem do programowania z powrotem i wywołajmy sobie pierwsze narzędzie. Możemy zrobić to w ten sposób, że wybierzemy sobie po prostu tutaj numer na tablicy, ale ja takiego sposobu nie polecam. Jednak zawsze warto wybrać sobie nazwę narzędzia, gdyż jakiekolwiek narzędzie nam się zmieni tutaj w tablicy, to będziemy w stanie sobie po jakimś czasie przypomnieć, czego tutaj używaliśmy w ogóle. A jeżeli zrobimy sobie numery, ktoś przyjdzie, coś wyciągnie, zmieni, to wtedy nie będziemy mogli dojść, co tutaj było użyte. Więc wybieramy sobie oś Z, prędkość skrawania 10, bezposuwo. I najedźmy sobie na pierwszą służbę, czyli 85, 62,5, Z50, nad materiał sobie przejedźmy, bez korekcji narzędzia, posuw maksymalny i M3 oraz M8. Definiujemy sobie cykl nawiercenia. Nawiercenie lub rozwielcanie. Zróbmy sobie nawiercenie. Bezpieczna wysokość 1. Głębokość zróbmy 5. Posuw mało istotny na razie. Zróbmy sobie może 30. Głębokość dosuwu 5. I to myślę, że na razie tyle. Wywołajmy sobie cykl. I wpiszmy kolejne współrzędy. Czyli 85 pozostawimy w X-ie, zmienimy sobie na Y-ka tylko, wpiszmy 12,5. Bez korekcji narzędzia, posuw maksymalny i na końcu M99, aby wywołać ten wcześniej zdefiniowany cykl, o czym mówiłem w pierwszym odcinku. Teraz wpisujemy sobie trzeci otwór, będzie to X15. Bez korekcji narzędzia, posuw maksymalny, M99. I przejedźmy w Y-ku na 62,5, M99
zróbmy sobie na razie takie zakończenie. Z w górę 200. Sposób maksymalny N2. Widzę, że popełnił błąd. Jeszcze raz. Z w 200. Sposób maksymalny i N2. Ok, sprawdźmy, czy to działa. Mamy tutaj przejazd tego naszego zera, jakby, który tutaj mamy. Na pierwszą, drugą, trzecią i czwartą współrzędną. Mamy pierwsze wyrzucenie. I teraz zróbmy sobie taki przykład najpierw, jak nie pisać programu. Kopiujemy cały nasz cykl współrzędne. Stawiamy sobie tutaj bez żadnej przerwy, bez niczego, kolejne narzędzie. J10. Prędkość skrawania zostawiamy, bo wiercimy tutaj sobie skalą szybkotnącą, więc ta prędkość skrawania nam jakby cały czas zostaje. Dlatego ja preferuję ten sposób, a nie wpisywanie obrotów na sztywno, bo po prostu to nie ma sensu. Zajmuje to więcej czasu i musimy albo patrzeć do tabeli z parametrami, albo po prostu z głowy wymyślać, jakie byśmy tutaj obroty wpisali. A tak to mamy problem z głowy. Wpisujemy VC10 i maszyna nam sama to obliczy. Na przyspieszenia po prostu nie będę już tutaj tego zmieniał. Dobra, zmienię tutaj tylko na 55 głębokość. Wklejam na kolejny cykl. Kolejne wlecenie. Widzicie znowu? Tutaj bym musiał znowu mieszać w obrotach, a tak to mam po prostu stałą prędkość skrawania 10 i maszyna sama to obliczy. Głębokość znowu tutaj zrobię sobie 60. Tutaj zrobimy sobie dla przyspieszenia 60, to jest mało istotne. Wklejamy ostatnią część, czyli rozwiercanie. Tutaj zmieniamy sobie cykl na rozwiercanie. Zrobimy sobie tutaj głębokość 60. Dlaczego 60? Mamy grubość 50. 60 dlatego, że rozwiertak na samej końcówce tutaj już może być zużyty i jeżeli byśmy zrobili to na 52 na przykład, bo tak się kończą te, powiedzmy, ta jego faza się kończy, to może na samym końcu nam ten otwór nie wyjść po prostu, może być już tak zużyte, że tej tolerancji nie będzie trzymało i po prostu nie będziemy w stanie tam nic umieścić, żadnego słupa, nic tam nie będziemy mogli bić. Dlatego lepiej zawsze sobie jeszcze te 10 mm, jeżeli mamy taką możliwość, to po prostu przejechać. Sposób zostawimy, to nie jest istotne na razie. Sposób ruchu powrotnego, to jest właśnie istotny parametr, gdyż jeżeli tutaj mamy 150 sposobu ogólnego, to tutaj nie możemy zrobić tego w ten sposób, że wyjedziemy takim szybkim sposobem do góry, bo możemy po prostu nam pozadzierać otwory w ten sposób, ten rozwiertak. I dlatego zawsze warto sobie tutaj wpisać taki powrotny, albo z taki sam posuw, jaki był posuw głębny, albo troszeczkę szybszy po prostu, na przykład dwukrotnie. I wtedy mamy pewność, że ten otwór będzie wyglądał ładnie, że będzie miał dobrą powierzchnię, a nie będzie poszarpany i będziemy w stanie tam normalnie coś umieścić. Zróbmy symulację. Mamy tak, mamy nawiercanie, wiercenie dziesiątką, 19,7 i wtedy rozwiercanie. No ale jak przelecimy ten program, to wygląda strasznie. Tego się nie da czytać. I zrobimy tutaj sobie taką małą korektę. Mianowicie tutaj sobie wpiszemy, albo nie, tego nie zmieniajmy. To zostawmy. Zmienimy sobie tylko tą część. Wywołanie cyklu i te współrzędne. Je usuniemy. Tutaj również. Tutaj również. A te współrzędne sobie skopiujemy albo wytniemy i wstawimy już po zakończeniu programu taki podprogram, który nazwiemy sobie, może być jeden, nie ma znaczenia, albo wpiszmy na przykład H7, okay. I będzie dla nas jasne, że to jest ten nasz otwór. Zakończymy sobie od razu nasz podprogram. Label 0 to jest zakończenie programu danego. Jeżeli będziemy mieli kilka podprogramów obok siebie, no to musimy jakoś się od siebie oddzielić.
zatem tutaj wklejamy nasze współrzędne. Tutaj wklejamy nasz x85 na nasz pierwszy otwór. 62,5 y. Bez korekcji maksymalnych kursów tam 99. I w ten sposób zmieniamy tutaj tylko, wpisujemy tutaj tylko nasz podprogram, czyli H7. Zamiast wywołania cyklu wywołujemy podprogram. Teraz, żeby ten nasz program jako całość, już nie mówię tylko o samym podprogramie, żeby ta całość nasza wyglądała jakoś w miarę czytelnie, to zawsze warto sobie porobić takie przerwy. Na przykład tutaj zrobimy to wywołanie H7. Okay. I teraz zróbmy sobie na przykład dwie przerwy. Już mamy oddzielone to nasze pierwsze wiercenie, nawiercanie od wiercenia. Tutaj wpisujemy znowu H7. Znowu robimy dwie przerwy. I przechodzimy do następnego cyklu. H7. Dwie przerwy. Tutaj już mamy wpisane H7. Możemy ewentualnie zrobić jedną przerwę. I tutaj ewentualnie też możemy sobie zrobić przerwę, żeby było wiadomo, że tu jest zakończenie programu. A tutaj mamy nasz podprogram. I teraz co się stało? Teraz wchodzimy. Przechodzimy w pierwszą linię, reset start, jak widzimy program pojawił nam się w ten sam sposób, działa. Możemy nawet sobie zrobić taką symulację. Przejdziemy tutaj na ten nasz program. Jest tutaj taką kostkę. Zróbmy sobie krawędzie. Tutaj mamy współrzędne. Wyświetlamy narzędzie. Ustalamy sobie ruch 1:1. I robimy go to 0. I start. Widzę, że tutaj maszyna się zbuntowała. Na tym stacjonego. Jak widzimy, mamy tutaj wstępne nawiercenie. Przyspieszmy troszeczkę. Pierwsze wiercenie, 10. Tak, 19,7. I rozwiercanie. Koniec. Mamy zrobione 4 otwory. I taki program mamy już prosty do edycji z tego względu, że tak jak mieliśmy wcześniej, ten cały burdel, że tak powiem, mieliśmy w każdym cyklu te współrzędne pokopiowane, to w przypadku, gdy nam się coś zmieni, albo będziemy chcieli tylko przerzucić tą całość, bo na przykład na kolejnej płycie, bo na przykład będą zdublowane, albo będą się różniły tylko jedną rzeczą, na przykład jedną współrzędną, to automatycznie byśmy musieli cały program przerabiać. Teraz sobie wyobraźcie, że trzeba na przykład tutaj wpisywać, tutaj mamy tylko jakby 4 narzędzia, a może być ich więcej, bo może być jeszcze kołnierz, może być faska jeszcze i tak dalej. To była katorga to wszystko zmieniać, a tak to sobie wpisujemy tylko tutaj, ten podprogram i teraz zmieniając jakąkolwiek współrzędną tutaj, załóżmy, że na przykład to 15 przesuniemy sobie na 25 albo nawet na 50, żeby to było bardziej widoczne, to teraz wszystkie nasze narzędzia będą względem tych współrzędnych, tak? Nie musimy nic przerabiać więcej. To nas nie kosztuje praktycznie nic, a ułatwia strasznie pracę. Przejdźmy sobie zatem może do kolejnej metody, której użyjemy, czyli frezowania tego otworu. Stopmy sobie z powrotem tutaj naszą współrzędną na 15. Przechodzimy do naszego menedżera, kopiujemy ten plik. Robimy sobie 20H7 drogi wariant. Wchodzimy w plik. No i teraz musimy to wszystko wywalić, co tam nam niepotrzebne. OK. Przejdźmy zatem do zmiany narzędzia tutaj. Zrobimy sobie to w troszeczkę inny sposób. Nie będziemy już tutaj wiercić i tak dalej. Będziemy to robić wiertłem składanym, które mamy u średnicy 19 mm.
Tutaj wpiszemy sobie prędkość spawania 150 mm, gdyż dla takich wierteł to są normalne parametry. I wpiszemy tutaj sobie, tutaj jeszcze, co jest konieczne, czyli chłodzenie przez rzeczama, czyli po prostu, żeby ten wiór, który będzie się wydostawał, żeby po prostu się łamał przez to ciśnienie chłodziwa oraz żeby w dostateczny sposób nam chłodzić te płytki. Możemy zostawić sobie cykl wiercenia, ale możemy też sobie użyć cyklu rozwiercania. Może żeby było to jasne, w jaki sposób się takimi narzędziami pracuje, to sobie zrobimy cykl rozwiercania. Czyli będziemy bez żadnego odwiórowania skrawać całą głębokość tego otworu. Bezpieczna wysokość nie zostanie, głębokość 53. Posuw na ząb tutaj zrobimy sobie 0,2. I tak to pozostawmy. Zobaczmy, co tu mamy. Otwory są, więc sobie skopiujmy teraz nasz cykl. Tutaj zróbmy jeszcze jedną przerwę. Zmienimy sobie narzędzie, wybierzemy sobie, tak jak przygotowałem, Frest 16. Prędkość skrawania mogłaby zostać, ale jednak wolę troszeczkę z niższymi obrotami pracować, żeby nam te narzędzia troszeczkę dłużej wytrzymały. Tutaj zmieniamy sobie na chłodzenie, chłodzenie normalnie zewnętrzne. I tutaj sobie, tutaj mamy do wyboru dwa rodzaje cykli. Mamy frezowanie spiralne oraz wybranie kołowe. Na razie sobie zróbmy takim wybraniem spiralnym. Tutaj zdefiniujemy sobie pół milimetra wysokości bezpiecznej, 55 głęboko. Jeżeli mamy taką możliwość oczywiście, bo czasami takiej możliwości nie ma. I 55 głęboko, dlatego, tak jak w przypadku rozwiertaka, że po prostu ten otwór na pewno był po całości taki sam. Żeby nie było czegoś takiego, że na dole on jest po prostu mega ciasny i nie możemy już tam wbić słupa. Posuw głębny, zróbmy sobie, jako że mamy już ten otwór wykonany, to możemy troszeczkę nawet pogonić, więc możemy tutaj wpisać 0,2. I tutaj, w zależności, czy nam się spieszy, czy nie, jaką powierzchnię chcemy uzyskać, to możemy sobie wpisać tutaj na przykład głębokość dosuwu 0,7. I jeżeli mamy na przykład promień narzędzia 1, no to w takim przypadku powinniśmy uzyskać naprawdę fajną powierzchnię. A jeżeli nam się spieszy, to wpiszemy więcej po prostu. I też powinniśmy uzyskać satysfakcjonujący efekt. Tutaj wpisujemy średnicę 20 i wywierconą wstępnie średnicę 19. No i teraz tak, mamy to frezowanie, tak? Wszystko się zgadza, ale w takim przypadku no nie mamy pewności, że ten otwór nam wyjdzie na H7, bo może być, możemy mieć bicie na narzędziu i albo będziemy po prostu mieli mniejszą średnicę i to nam nie wyjdzie. Dlatego sobie tutaj zostawiamy średnicę nominalną 20. Albo inaczej, jeszcze zróbmy taki przykład, czego też nie lubię. Jeżeli operatorzy wpisują na przykład 19,9 i wtedy przefrezuje taki otwór, sprawdzi, brakuje jeszcze tej dychy. No dobra, albo tam 900, albo coś. No i tam wtedy wpisuje znowu 19,98. No brakuje mu jeszcze tam paru mikronów, no to 19, 99, 5 i tak dalej, no to nie wiem dlaczego tak to jest robione, ale możemy tutaj sobie to po prostu zostawić, nie utrudniajmy sobie. Zostawiamy tutaj średnicę 20, przechodzimy tutaj w korekcję, w wywołaniu narzędzia przechodzimy w korekcję promienia narzędzia i tutaj sobie wpisujemy na przykład 500. Robimy z tą korekcją to frezowanie i mierzymy taki otwór. Okazuje się, że mieliśmy bicie na narzędziu i brakuje nam jeszcze na przykład 300 na stronę. No to wpisujemy tutaj 200. Tak? Wykonujemy takie frezowanie jeszcze raz. Się okazuje, że brakuje nam jeszcze
bo wcześniej tam mieliśmy taki przekłamany pomiar i brakuje nam jeszcze kolejnych 300 na średnicy i musimy zrobić po prostu otwór w plusie, bo to ma być na H, czyli nie może być w minusie. I tutaj sobie wpisujemy na przykład 5 mikronów w minus. I wykonujemy takie frezowanie. I wtedy robimy kolejny pomiar, wszystko wychodzi ok, to możemy z takimi parametrami już puścić resztę otworu. No dobrze, może zakończmy już ten odcinek, bo widzę, że rozrósł mi się do jakichś ogromnych rozmiarów, już ponad 20 minut. Więc to frezowanie, które mam na tym rysunku, sobie odpuśćmy dzisiaj. Zrobimy to w następnym odcinku. I to by było tyle ode mnie. Obserwujcie mnie na Facebooku. Subskrybujcie na YouTubie. No i czytajcie bloga. Tyle ode mnie. Cześć.